Cześć, tu Mamik. Dzisiaj Wam pokażę czarnego aniołka, ale moją opinię znacie, mniej więcej jak się gra. Tym razem w solo. Zagramy z Halem, czyli z sztuczną inteligencją, która nam będzie tutaj sprawiała przykrości, bo on, jak zobaczycie, praktycznie za wszystko punktuje. Także zapraszam. Okej, tak wygląda rozłożona gra. Jak widzicie, na środku jest trochę tutaj tych ludków. No jest tak, że są moi, no i Hala. Standardowo bierzemy po jednej kości, rzucamy, to było za Hala, zrobimy tak, dobra, Hal jest tu, ja sobie przełożę tutaj białego, cyk, 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 ok. Ja zawsze jestem pierwszym graczem, Hal jest drugim, Hal ma coś takiego, czyli praktycznie wszystko co robi punktuje, karty jedną odwrócimy, zużyjemy. Są takie, czyli jeśli ja robiłem sekcję A, on robi sekcję A, jeśli ja robiłem sekcję B, on robi sekcję B. Jeśli nie ma żadnych kości w tych kolorze, bierze nas kolejną kość i dostaje 3 punkty po prostu. Jeśli czegoś nie może zrobić, dostaje 3 punkty. Rozłożymy sobie tych dementorów, na których ja tak mówię zawsze. Tu i mamy, tu oni mają gdzie je kłaść, nie? Tak żebyście wiedzieli, bo nie pamiętam czy wam to mówiłem czy nie. Sobie pomyślicie, że tak sobie kładę ich, ale nie, ma to jakiś tam sens. No dobra, czyli co? Ja mam swoje karty na ręce. Tak. I zaczynamy. Tu jest ta moja planszetka. Tam jest planszetka Hala, którą nie wiem czy będziemy używać czy nie, zobaczymy jak to się w kadrze zmieści. Czyli co, ja sobie w pierwszym... Aha, Hal jak będzie wykonywał misję, bo pewnie się zastanawiacie jak to działa. Misję tą aktywacyjną, czyli tą, którą coś tam dostaje, idzie na początek, a ta, która punktująca, idzie na koniec. Jeśli położy na komecie, dostaje 3 punkty z automatu. I tak by to wyglądało. Dobra, to ja sobie położę jako pierwszy. Muszę sprawdzić, co my tu mamy w ogóle. Jedną taką kość i to bym mógł zamienić na jakieś surowce. Dobra. Dobra, to ja sobie powiedzmy, że sobie już użyję. Kurczę, ta by była fajna. Ta też jest w miarę. Ta jest słaba. Dobra, użyjemy tą. Czyli tak, zdobywam kryształek albo czerwone. Ja wezmę czerwone. Możemy standardowo kupować od Hala kości. Hal będzie kupował, zawsze zagrywał najwyższą wartość, czyli w tym momencie jak będzie chciał zagrać zielone, no to będzie brał ode mnie. Hal ma nieskończoną ilość surowców, żetonów, wszystkiego co się da, także jest mocnym przeciwnikiem. Dobra, tu zrobiliśmy sobie jeden, wzięliśmy, teraz stąd bierzemy sobie tą jedynkę, jedynkę za jednego żetona, stąd odrzucamy. Bierzemy, kładziemy sobie tam, oczywiście nic się nie dzieje i mamy 3 na zakupki, tak? Dobra, na jedynce jest tylko żółty, także myślę, że weźmiemy taki i taki. I teraz tak, zasada wpychania, którą znacie, czarny idzie stąd, a żółty... Bardziej mnie by interesowało, żeby on tu poszedł. Okej, dobra. Zagrałem sobie żółtą kość, pyk, biorę żółtą kartę. Okej, i teraz nasz Hal jedzie, czyli tak, zielone. Patrzy co jest zielonego, oczywiście ja mam najwyższą, tak też mi się wydawało, że mi porwie. Porywa tą zieloną, kładzie tu. Oczywiście rozpatrujemy, czy coś się dzieje, nic się nie dzieje. Hal dostaje kartę. Karta jest, która mówi aktywacyjna, czyli na pierwszym wolnym polu. Pierwsze wolne pole jest to. Hal tam kładzie swojego ludka. Dostaje 3 punkty za kometę. I to już. On nie dobiera kart, nic się nie dzieje, czyli mój ruch. Czyli tak mnie trochę załatwił i tam jest zielony i szary wchodzą. Czyli przepychamy to, pyk, 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 trochę daleko sobie to położyłem, ale trudno, jakoś się będę wychylał tutaj.
Dobra, i mój ruch. Co ja bym chciał zrobić? Zagram sobie czerwoną kartę tutaj. A więc tak, to mi mówi, że mogę aktywować górną albo dolną. Oczywiście aktywuję górną, żeby wziąć sobie surowiec. Następnie mogę przeskoczyć jednym robocikiem na zewnątrz albo do wewnątrz. Oczywiście, że mi się opłaca wskoczyć na zewnątrz, żeby mieć więcej kości. I jaką akcję wykonuję? Ja mam tylko jedynkę, no to tak, zapłacę halowi. Oczywiście jak hal dostaje kryształka, to z automatu ma jeden punkt, jak widzicie. Czyli hal dostaje jeden punkt. Ja mu buchnę tą dwójeczkę. Czyli mogę sobie wziąć to, tak, bo pojedyncze były. Czyli tak, coś z tych sobie mogę wziąć, tak, te były za jedynkę. Albo technologii, aha, tu muszę uzupełnić, albo technologii zaawansowanej. Myślę, że sobie wezmę technologię zaawansowaną i tutaj może za każdą czarną sobie to przepchnę. Czyli dwójkę wykorzystałem, za każdą czarną, którą wypchnę, będę miał, a tu jest za każdą niebieską, którą mam na planszy, będę miał dwa punkty. A to to się zawieruszyło z poprzedniego pokazu. Dobra. No i hal, standardowo hal, takie coś dobiera. Ja robiłem sekcję tą, hal nie ma żółtej kości, patrzy na dół, ma zieloną kość, oczywiście robi tą. Tak, wszystkie modyfikatory, które mu obniżają, w tym momencie ma 0. Oczywiście jeśli hal nie może wykonać akcji, dostaje 3 punkty. Raz, dwa, trzy. Także widzicie, dosyć mocny przeciwnik. Tak, nie miał żółtej kości, czyli robił to. Teraz mój ruch, albo się zresetuje, będę miał minus 1 punkt, co mi nie jest troszkę na rękę. Albo sobie puszczę może żółtego. Puszczam sobie żółtego, żeby wsadzić sobie mojego robocika na statek i z tego statku sobie położę tutaj, tak? Ok, i mam możliwość wykonywania jednego ruchu. Zrobię sobie tu, czyli idę tu, tu. Niszczę jedną tą. Kryształka wsadzam tu, żeby aktywować i wyskakuję na planszę tu. I teraz jedzie hal. Hal ma jeszcze jedną kość, czyli może jechać. Pierwszego je zrobi, drugie zrobi. Ma jedynkę, czyli tu, czyli dociąga szarą kość, szarą kartę, przepraszam. Ma coś takiego, czyli aktywacyjna, czyli znowu kładzie na pierwszym wolnym do góry. Jest tutaj, czyli na razie nie dostaje nic, bo nie było komety. Tak. I ja bym musiał zrobić teraz sekcję B, czyli zresetować się. Nie mam żadnej kości, czyli nie minusuję. Teraz tak, biorę stąd dwie, tutaj ta hala przyjeżdża i stąd jedną. Rzucam sobie, takie coś mi wyszło. A i tu standardowo, tak jak zawsze, tych naszych dementorów ja zapominam kłaść. Czyli jednego za tego. Na trójeczkę i tam było jeszcze jeden, czyli on idzie na szóstkę. Dobra, czyli doszły łoczek, czyli ta kosteczka, pyk i kosteczka, pyk. Ok, to zawsze zapominam, bo tu są te, ale to tam standard u mnie. Czyli się resetuje, tak? Czyli karty sobie odrzucam. Z odrzuconych, to mogę sobie przełożyć. Stateczek leci, pyk, o jeden, się przesuwa wszystko. Do tego się przesuwa, to sobie obracamy, pyk, i jesteśmy jedną rundę dalej. I teraz hal, hal nie ma kości, czyli też się resetuje. Czyli się resetuje, czyli zbieramy 1, 1, 1. Hal zawsze będzie miał po jednym naokoło. Także tutaj
nie będzie nic się zmieniało. I ja jadę, dobra. Co ja tutaj mam na ręce? Dwie karty. Dobra. Zagram sobie tą żółtą. Tą żółtą tu sobie zagram. Tak? Właściwie nie wiem, czy tak, czy nie tak. A zagram sobie tą żółtą. Tu. Czyli stateczek mogę sobie wziąć. Biorę sobie stateczek. Jakąś kość sobie bym mógł wziąć. Co tutaj mam? Słaba ta karta jest. Z moich, czyli tak, za dwójeczkę. Za dwójeczkę mógłbym kupić to, ale mi się bardziej opłaca zielone, czyli płacę halowi jedną tą. Hal za kryształka dostaje jeden punkt. Kładę tu, jeszcze nie. Muszę odrzucić kartę. Odrzucam kartę. Mogę usunąć do trzech dementorków, czyli stąd. I stąd będzie najsensowniej. Do tego zieloną kartę dla mnie. I teraz hal. Hal ma takie coś, czyli A robimy, czyli bierze swoją kość, bo są równego wyniku. Kładzie tu, obniża mu to o 2. Na hala nie działają to, bo na niego tylko działa, jak coś się z planszą robi, czyli o 2 ruchy może gdzieś tam sobie polecieć, ale on kładzie, czyli to jest zadanie, najwyżej jest tu. Pyk, pyk i szary i żółty wchodzi. Pyk, pyk i żółty wchodzi. Kurczę, daleko sobie to tam położyłem. Okej, dobra, jedziemy dalej. Teraz jest mój ruch. Czyli ja ze swoich kart mogę już coś sobie skorzystać. Bardziej ambitnie. Zróbmy sobie tutaj to. Czerwoną, górną bierzemy sobie to. Zieloną możemy stateczek sobie wyskoczyć. Stąd wyskok... Albo nie. Wprowadzamy sobie do kwatery głównej. Stąd idzie. I teraz moje tutaj śmieszne kartuszki. Czyli... Okej, weźmiemy sobie to. Tu zagramy. Odrzucę jedną kosteczkę, żeby zrobić z tego 3. Pyk. Lecę za 3. Raz, 2, 3. Kładziemy sobie takie coś. Kładziemy sobie robocika. Od razu zdobywamy 3 punkty. Czyli coś już punktujemy na szczęście. I zagraliśmy zieloną. Zieloną kartę bierzemy. Dobra, teraz hal. Robiliśmy sekcję A, czyli robi znowu zieloną. Nie ma zielonej kości. Zrobi sekcję B. Ma, ale ja mam wyższe, czyli dostaję kryształka. W sekcji B, jak zauważycie, najpierw bierze, odrzuca zadanie, a później bierze, jeśli go by było stać, zwykła, czyli bierze dwójeczkę. Nic się nie dzieje. Pyk, przeskakuje. Al bierze najniższą. Dostaje za to 4 punkty. Raz, 2, 3, 4. Ok. Czyli ja bym teraz coś musiał zrobić. Mam czerwone same i bym mógł coś kupić, żebym sobie przesunąć to i to bym wypchnął. Czy mi się to opłaca? No muszę to zrobić. Czyli tak. Tu sobie pojadę. Wezmę sobie jeden żetonik. Wezmę moją tą. Wjadę tu. Tu przerzucę. I sobie wezmę tego pierwszego żetona, który będzie mi dawał jeden punkcik. I go wsuwam. Myślę, że tu go wsunę. Ten mi odpada. Czyli go sobie tu kładę. Jakby zdobędę jakiś kafelek, który będzie mi punktował za to, to dostanę punkty zwycięstwa. Na przykład tamten, co widzę
że jest. I tutaj to muszę sobie położyć. Zahala. Użyłem żółtej, dostaję żółtą. Ok. I teraz hal. Ma takie coś, czyli będzie brał ode mnie kartę, czy tą trójeczkę zużyje. Ja dostanę kryształ. Bierze to i ma aktywacyjną, czyli kładzie na pierwsze wolne pole z aktywacją. Czyli to jest to. Tutaj tych dementorów znowu nie położyłem, czyli tak. Ci dementorzy by poszli tu. I tutaj jest hala. Tyk, czyli hal tu sobie idzie. Ok, i teraz moja runda, czyli co? Czyli najsensowniej by mi było puścić tu czerwoną, dostać jeden punkt chociaż. Następnie ta spada. Następnie albo tą, albo tą. Od hala jakbym kupił kość, ale nie mogę jej przerzucić. A od siebie po prostu będę ściągał zniszczenia. Dobra. Odrzucam to, tą przekręcam, czyli mamy trzy, czyli trzy kładę. Raz, dwa, trzy. Trzy ściągam. Zagrałem tą kartę. I tu mogę sobie coś porobić, czyli zrobię to. Aktywuję to i aktywuję to. Czyli tak, stąd dokładam robocika, czy idę na pole. Nie, idę na pole sobie. Pyk. Za to aktywuję sobie górny rząd. Tak. I albo nie. Nie górny. Wróćcie. Dwa punkty sobie dam, bo mi odskakuje to. Lepiej sobie dwa punkty wziąć. Z tego wziąłem dolną i z tego wziąłem to samo. Ok, i teraz hal. Hal ma jeszcze kość, także może jechać. Tu. Tego nie ma. To jest. To może zrobić. Czyli tu jest 0. Jeśli jest 0, nie może wykonać akcji, dostaje 3 punkty po prostu. Raz, dwa, trzy. Ok. No i ja teraz muszę się zresetować. Czyli tak. To i te 3 odpadają. Ja biorę. Nie mam kości, czyli 2. A i jeszcze te idą tu oczywiście. Czyli tak. Stąd biorę 2 kości. Stąd biorę 2 kości. Ta tu też przechodzi. I stąd biorę 2 kości. Czyli troszkę tych kości nabrałem i teraz tak to, tą jedną sobie zarezerwuję, żeby mi nie wziął. Ok. No i hal też nie ma, czyli to samo musi zrobić. A, teraz jeszcze najważniejsze, spada to wszystko. Czyli te idą do rezerwy, to odpada. Ja dostaję tak, 6 robocików i ta karta idzie tu, czyli sobie wkładam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 robocików, czyli już jest prawie w miarę równo. To wyskakuje, przelatuje tam. Ok, ten idzie tu. Za rundę hala to samo się dzieje. Cyk, cyk, to leci tu. O, i teraz mogę ja jechać normalnie. Czyli w swoim ruchu, co bym tutaj zrobił? Mogę kupić i mogę kupić coś fajnego, widzę tutaj. Czyli tak, za moją trójeczkę. A, hala kości nie zrobiliśmy, nie? On też się resetował. Pyk, pyk. Za moją trójeczkę kładę ją tu. Czyli tam nie ma uszkodzeń, czyli mogę wziąć kartę plus żeton. Za każdą kartę dementora. Dobra. Mówię dementorów, tak wiecie o co chodzi. Zawsze mówię dementorzy, ale to nie są dementorzy, nie? To są ci destruktorzy tu i drugą wsadzam sobie tu. Czyli tak, te dwa mi wyjechały i teraz mogę sobie obojętnie gdzie to wsadzić. Jakoś z tych. To mi da 2 punkty, czyli za każdy ten, czyli maksymalnie 6, to mi sobie dam
tutaj, bo już będę mógł 3 razy punktować to. Dobra. To, ale karty nie puściłem jeszcze, bo mi się nie opłaca na razie tego robić. Tak? A, mi się nie opłaca. Dobra, to spada żółtą kartę. Sekcja A z tymi kartami jest opcjonalna, także ja robiłem sekcję B, czyli on robi kosteczkę. Tak, i usuwa z każdej. Czyli bierze moją, bo ja mam wyższą. Ja dostaję żetonik. Jest gdzieś kostka zniszczeń, jest tu. I bierze kosteczkę zniszczeń. Kosteczka zniszczeń mu daje 2 punkty. Okej. I teraz ja. Teraz już by mi się coś opłacało tu zrobić. To jest dosyć fajne, ale bym musiał wystartować stateczkiem. Tak, ale tam dostanę robocika mi uwięzi. Musiał zagrać zieloną, którą mam. Jedną tylko. Dobra, zagram sobie zieloną. Czyli nie zieloną. Ja nie mam opcji w ogóle wyciągania stateczków, ale się zrobiłem tutaj. Usunąłem ten kafel. Tak, usuwałem. I to niedobrze. Troszkę zmienia mi tu opcję. Czyli tak, zagramy sobie żółtą tu, żeby dostać 1 punkt. I teraz sobie musimy zagrać, zapłacić mu żeton. Czyli jak dostaje kryształa, to ma 1 punkt. On 1 punkcik. Ja biorę mu tą 3, pyk. I biorę 3 karty tych destruktorów. Ok, zagrałem zieloną kartę. Mogę sobie wziąć zieloną kartę. Ok, i on, ja robiłem sekcję A, czyli on robi to do góry, czyli żółte. Bierze swoją, nie może wykonać, czyli 3 punkty dostaje. 1, 2, 3. Ok, dobra. Tu się przesuwa, to się dokłada. Dobra. To też się przesuwa. Dobra, co ja tu bym musiał wymyślić teraz ciekawego? Tam mi żaden kafel nie podpasował. Tu muszę czekać, aż on wyleci stateczkiem, bo ja nie mam stateczków. Puścimy sobie to tu, czyli zgarniemy 2 punkty po prostu. Najchętniej bym się zresetował już, ale jeszcze mam tą 3. Czyli tu sobie zapłacę 3, żeby wziąć kosteczki i zadanie. Tak. Wezmę sobie zadanie i kosteczki. Pyk. I teraz tak, zadanie wpycham do góry. To mi spada. Kosteczkę sobie wpycham tu. Do góry. Ok. Trójkę użyłem, to biorę. Hal co ma? Hal ma opcję A, czyli ode mnie. Nic się nie dzieje, dostaję 3 punkty. 1, 2, 3. Dobre. I to mi nic nie da. To mi nic nie da. Dobra, ja muszę zrobić sekcję B. Bo żadna z akcji mi już nic nie da. Tak. I dobra, to robimy coś takiego, że się zresetujemy. Czyli tak, mam -1 punkt za to. Tu jest 2, 2 i 2. 3. I to nic sobie nie zarezerwuję. Tu mi te 2 karty uciekają. Za dużo nie zrobiłem w tej rundzie. I przesuwamy czarnego aniołka. To spada. Tak, jeśli jemu spada, dostaję 3 punkty po prostu. Z tego co pamiętam. Teraz jeszcze sobie kupnę.
trzy punkty. Raz, dwa, trzy. Obojętnie co tam było. Ta karta jest odrzucana. To idzie tutaj. Pyk. Ten idzie tu. I jedzie hal. Hal robi sekcję B, czyli zieloną. Nie ma dementorów, nie ma tych kosteczek, czyli po prostu bierze zieloną, moją najwyższą, kładzie tu, dostaje 3 punkty. Raz, dwa, trzy. Ja dostaję żetonik. No, słabiutko, słabiutko. Słabiutko to wygląda. Pojadę sobie czerwoną tu, czyli dostaję tak 2 punkty na pewno. I ludka mogę położyć stąd. Tu sobie kładę, żeby mieć więcej opcji. No i teraz hal. Hal nie ma kart, czyli trzeba mu przetasować. Pyk. Mam nadzieję, że poleci i coś tutaj się stanie. Tak, leci. Czyli tak, ja dostaję kostkę, bo mam trójkę najwyższą. Znaczy kostkę, kryształek. On bierze sobie trójeczkę, pyk, szarą kosteczkę i leci na najwyższe tutaj pole. Była kometa, czyli 3 punkty dostaje. Raz, dwa, trzy. To sobie zaznaczamy, że to jest jego. I wychodzi szary i jaki? I zielony. Za dużo nie dadzą mi te karty tutaj. Ja cały czas jestem zblokowany tym. Dobra, to teraz ja. Ja bym sobie zagrał tam, tu. Czyli tak, jeden punkt i kosteczkę czerwoną. Będę kupował, czyli tak, wyrzucam kosteczkę czerwoną, żeby sobie to zamienić na tu. Tu sobie wrzucam, przesuwam i będę sobie brał, miałem dwójkę. Mogę sobie śmiało ten jeden punkt tutaj wziąć. I będziemy wsuwać w tą stronę. Czyli to mi odpada. Może coś tam, widzę, jakieś zausunięte jest w miarę, także może coś tam się skapnie. Sekcja A, czyli żółte. Hal bierze ode mnie, czyli dostaje kosteczkę. Hal idzie tutaj. Nic mu się nie dzieje. Bierze żółta. Żółta jest ta końcowa, czyli kładzie po prostu na końcu. I tu wchodzi żółta i zielona. To się przesuwa. Wchodzi żółta i zielona. Dobra, tu już widzę, że żółta fajna wejdzie. Czyli ja bym musiał teraz co? I tu jeden dementor wchodzi. Oczywiście, o którym zapomniałem. Tak. Tak, jeden dementor wchodzi na jedynkę. Czyli hal by tam miał. O, tak by to wyglądało. Zagramy sobie to tu, czyli mam jeden punkt. Z tej mojej jedynki, zerówki robię na drugą stronę, czyli dwójkę. Mogę ściągnąć, czyli ściągam to. Idzie tu. Hal ma jeszcze kość, czyli jedzie. Tego nie może. Robi B. Ja mam wyższą kość, czyli bierze moją kość. Kładzie ją tu. I ściąga jeden znacznik za 2 punkty dla niego. Ok, no i ja się muszę teraz zresetować. Czyli tak, nie mam kostek, biorę 2, 2 i 3. To mi wyskoczyło. Do tego muszę tutaj wywalić karty. Tak, tak. One odpadają. No i stateczek spada, czyli hal dostaje 9 punktów.
Czyli... Stryk. I to przechodzi naprzód. Naprzód, a jak to przeszło naprzód, czyli pokazuje się Ziemia, czy planeta, to jakaś tam. I mamy jeszcze dwa odświeżenia i koniec gry. Czyli ja jechałem, ja się resetowałem, czyli HAL jedzie, ja robiłem sekcję B, czyli sekcja B dla HALa to jest ściąganie tych. Nic nie zrobi, czyli robi tą drugą, czyli mi kryształ daje, bierze najwyższą kość, tu pokazuje co wskakuje, to, czyli idzie na samą górę, tu i ok, i wchodzi żetonik, który mnie bardzo cieszy, bo w końcu będę mógł wystartować. No nie, się zblokowałem jak nowicjusz. Czyli to idzie tu. I ta gdzieś naokoło nie ma dementorów. Dobra. Za czerwoną. Pyk, dostaję dwa punkty. Mogę wykorzystać dolną, czyli dostaję jeszcze jeden. Biorę sobie, odwracam moją kosteczkę na drugą stronę. To jest dwójeczka. Kładę tu. Biorę w końcu ten kafel. Tu już tego nie zrobię. No dobra, no trudno. Tego wpycham. Tego mogę gdzieś położyć. Ok, koniec. Sekcja A nic mu nie da. Sekcja B jeszcze mu da. Czyli bierze znowu moją kość. Dostaję kryształka. Wychodzi na najniższe pole. Najniższe pole dla niego to jest to w tym momencie. Ok, tutaj troszkę skręciła. I ja teraz tak, to spada. No to ja muszę zrobić to, żeby wziąć stateczek sobie, albo nie, nie bez sensu wypuścić stateczek. Tu. I co bym chciał zrobić? Zasiedlić coś. A co ja tu mogę zasiedlić ciekawego? To by było w miarę ciekawe. Dobra. Biorę sobie zieloną, czyli trzy ruchy mam. Raz, dwa, trzy. Kładę sobie tą kartę. Czyli tak. Dostaję punkcik. Na dzień dobry. I jak będę wykładał. I zieloną użyłem. Zieloną sobie biorę. I teraz HAL. HAL ma coś takiego. Sekcja A była robiona. Może mi porwać kość oczywiście. Tu kładzie, bierze sobie to. Akcja na dolny rząd. Na dolny rząd jest najbliżej, gdzie... Tu, dostaje 3 punkty, bo była na komecie. Raz, dwa, trzy. I sobie kładzie ludka. Ok. Dobra. Tam jest zielona, dobra, to mi się opłaca to. Dobra, to teraz tak, ja sobie zieloną zagram, żeby dostać jeden punkt, żeby wyłożyć ludka na środek. Biorę sobie kość, trójeczkę, zagrywam ją tu. A, nie, jak zagrywałem tą, nie wsadziłem karty standardowo. Dobra. I mam trzy razy do usunięcia, czyli raz, dwa razy tylko wykonuję, czyli mam 6 punktów. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6. 6 punktów. Ok. Czyli coś tam zacząłem już punktować. I zielona karta moja. HAL ma coś takiego. Ja robiłem jeszcze tak. Tutaj dementora standardowo nie wyłożyłem.
na szóstkę. Czyli bierze ode mnie kość. Pyk. Usuwa dementora za 2 punkciki. Ja nie mam kości, ale czy od niego brać? Od niego brać mi się nie opłaca, czyli muszę się zresetować, tak? Czyli tak, nie mam kości, zbieram kości. 2, 2 i 3. Coś takiego mi powypadało. Pyk, pyk. To usuwam sobie te karty wszystkie, co tu mam. I się przesuwa, czyli hal spada, dostaję 3 punkty. 1, 2, 3. Pyk. To idzie do przodu sobie. Hopa, hopa. Ja robiłem sekcję B, czyli hal będzie robił tą dolną. Tą dolną może, nie może. Tą górną może. Ja dostaję kryształa. Kładzie tu, ma 3 punkty i może wziąć tylko, ta go interesuje technologia, czyli będzie brał, nie, on bierze pierwszą z, na wylocie on bierze, przepraszam. Jak bierze technologię, dostaje 2 punkty. Okej. I teraz ja, co by mnie tu interesowało? Na pewno by mnie interesowało, a nie mam znowu tych, kurczę, no dobra. Pewno by mnie interesowało to, żeby wziąć sobie stateczek. Żeby wziąć sobie stateczek i jeden punkt. Jeden punkt, gdzie jestem tu. Następnie by mnie interesowało, żeby wziąć sobie tą trójeczkę i kupić sobie tak. Jedno to. Czyli tu wypycham, pyk, to odrzucam i jedno z tych, wchodzi następne, jedno z tych, wchodzi tak, że tu wchodzi i tu wypycha. Okej, dobra. Okej. Robiłem żółtą, czyli żółta kosteczka jest moja. I teraz hala, sekcja A. Nic nie może, sekcja B. Nic nie może. Robi sekcja A, pyk, 3 punkty tylko. 1, 2, 3. Okej, ja teraz co sobie mogę zrobić? Mogę sobie zrobić tak, że sobie położę to tu, dostaję robocika na środek, sobie biorę tego robocika i za 2 albo za 1 obrócony, nie, 2 mi wystarczą, dobra, za 2 sobie będę leciał, czyli to jest tak, 1, 2 na tę planetę, kładę sobie coś takiego i tu wkładam tego, mam 1 punkt już zdobyty, pyk, i robiłem zielone, dostaję zieloną kosteczkę, pyk. Hal nie ma kości, czyli się resetuje, czyli to mu spada, dostaję 3 punkty, to mi spada, ja nic nie dostaję, a za tamto jeszcze zielony i żółty kafel muszę obsadzić, zielony i żółty, pyk. I on bierze sobie po jednej kości ze wszystkiego, rzuca i okej. Ja wkładałem, czyli 2 tych dementorów muszę wsadzić na 5 i na 5, czyli 2 kosteczki na 5 są, okej. Dobra. I mój ruch. Dobra, ja sobie odrzucę, przerzucę trójeczka, ściągam tych 2, ale najpierw mogłem puścić coś w sumie. Opuszczam sobie tego, żeby jednego ludka sobie wystawić.
Przepraszam, że w innej kolejności, ale... Tak, i to będzie... Tu będziemy kończyć, nie? Bo to doleciało. Czyli moja ostatnia runda, to jest tak de facto. Ja sobie wystawiłem tego. Zabiłem... Tego wystawiałem. Jeden punkcik mi się należy. I ostatnią akcją, jaką zrobię, to jest... Odrzucę to, żeby przerzucić na ten. 3 punkty dostaję. I 3 gości mogę sobie wsadzić na środek. Okej, no. On robi ostatnią rundę, czyli ja robiłem sekcję A. On może sobie kupić technologię, ma technologię. Najpierw kupuje, interesuje go czarna. Czyli czarną też obojętnie jaką bierze. Czarna to ma 4 punkty. 1, 2, 3, 4. Okej, czyli gra się zakończyła. Hal już nic nie dostanie z punkcików, bo ma to, co wszystko zdobył podczas gry. A ja będę punktował oczywiście za karty. Dobra, czyli będziemy podliczać się. 2 punkty za każdą niebieską, no tu słabo mi poszło. Czyli tak, mamy 2 punkciki. Za karty destruktorów mam 2, czyli 4, 1, 2, 3, 4. Za karty zadań maksymalnie 4, mogę mieć więcej, krótsze, czyli 4, 1, 2, 3, 4. Teraz za każdy zestaw, tych i tych, mamy 2 punkty, czyli każdy obojętnie, czyli po 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 punkcików. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No i więcej niestety nie jest punktowane. Na tą chwilę przegrałem. Także dzięki i do następnego.